Też dowiedziałam się od mieszkańców. No już w zeszłym roku też ze względu na te zachorowania po-covidowe został przygotowany taki rządowy projekt badań laboratoryjnych, pewien pakiet takich nieodpłatnych badań diagnostycznych w ramach programu Profilaktyka 40+. I z tego co wiem, to takich badań nie można zrobić w laboratorium, w szpitalu. Jakby pan mógł odpowiedzieć, czy faktycznie nie jest możliwe. Wiem, że ten program jest przedłużony i jest realizowany do czerwca 2020. No, laboratorium w szpitalu cieszy się taką dobrą renomą, jakością wykonywanych badań, więc szkoda. A też jest to pewnie jakiś dodatkowy dochód do szpitala i wiem, że placówki medyczne mogą zgłaszać się do takiego programu. Tak, no jeżeli chodzi o kwestię wykonania badań, to oczywiście bez problemu takie badania możemy wykonywać. Natomiast problem pojawił się w systemie informatycznym, gdzie po prostu możliwości tego, nasze możliwości techniczne systemów informatycznych no nie pozwalały nam na aplikowanie o ten program, dlatego że nie byliśmy w stanie odpowiednio też sprawozdawać czy udostępniać wyników tych badań. Także z chwilą wdrożenia nowego oprogramowania jak najbardziej będziemy mogli tego typu działania podjąć. Też żałowaliśmy, bo zależało nam, oczywiście referencyjność naszego laboratorium jest bardzo wysoka, no i jakość tych badań też jest bardzo wysoka. Także myślę, że jak tylko to będzie jedne z pierwszych modułów, które zechcemy zainstalować na tym nowym bazowym oprogramowaniu. I wówczas będziemy mogli prowadzić tego typu badania. Jaki to ewentualnie byłby termin jest potrzebny, bo wiemy, że... No, znaczy to wszystko będzie zależało od tego, jak sprawnie pójdą wdrożenia, ale planujemy większość tych prac wykonać w tym roku. Czyli generalnie ze względu na te problemy informatyczne? Znaczy problem jest w naszej strukturze naszych systemów informatycznych. No, proszę Państwa, to są drogie, samo bazowe oprogramowanie będzie kosztować około 2 milionów złotych, czyli takie wdrożenie to jest program, który no, będzie nas kosztował w sumie około tam 4 milionów złotych, może i więcej. Ale pozyskaliśmy środki zewnętrzne, oczywiście wkład własny musieliśmy też do tego posiadać, no i jesteśmy na etapie realizacji już tej inwestycji, wyboru wykonawców, także wszystko jest, no dzieje się. Dziękuję bardzo. Oddaję...